Dzień dobry. Z tej strony Eliza Orzeszkowa. Dziś ważny dzień: narodowe czytanie mojej powieści nad niemnem. Z tej okazji chciałabym opowiedzieć Ci kilka ciekawych faktów z mojego życia. Posłuchaj uważnie. Po pierwsze, od najmłodszych lat przejawiałam talent pisarski. W domu rodzinnym miałam dostęp do pokaźnej biblioteki. Mój ojciec zgromadził w niej kilka tysięcy książek. Już w wieku siedmiu lat napisałam opowiadanie dzwon pogrzebowy. Opisałam w nim piękno terenów położonych nad Niemnem. Po drugie, w wieku niespełna siedemnastu lat, zostałam wydana za ziemianina Piotra Orzeszkę. Nasze małżeństwo nie było szczęśliwe, a jedną z różnic światopoglądowych między nami były moje marzenia o uszczęśliwianiu wsi. Interesowała mnie kwestia uwłaszczenia chłopów. chciałam, aby ludzie mieszkający na wsi mieli lepsze życie. Z tego powodu wraz z Florentym, młodszym bratem mojego męża, Założyłam w Ludwinowie szkółkę wiejską. Niestety mąż nie podzielał mojej fascynacji wiejskim ludem. Kolejna ciekawostka. Moje zachowanie szokowało opinię publiczną. Ktoś doniósł władzom o tym, że w naszym domu udzieliliśmy pomocy dowódcy powstania styczniowego Romualdowi Traugutowi. W wyniku tego mój mąż został zesłany na Syberię. Jednak ja nie udałam się tam wraz z nim. Byłam młodą, 24 kobietą. Miałam swoje plany i marzenia dążyłam do unieważnienia naszego małżeństwa, co udało mi się dopiero po dwóch latach. W eleganckim świecie polskiego ziemiaństwa nie wybaczano żonom opuszczenia męża w niedoli. Moje zachowanie wywołało szok nie byłam mile widziana na salonach. Ostatnia interesująca informacja na dziś byłam nie tylko nowelistką i powieściopisarką, ale również publicystką. Współpracowałam z tygodnikiem Bluszcz. Było to ilustrowane czasopismo kobiece wydawane w Warszawie od 1865 roku. Tygodnik prezentował program emancypacji kobiet. Niestety bluszcz nie cieszył się dużą popularnością. Jego nakład nie przekraczał 10 tysięcy egzemplarzy. Wszystko za sprawą wysokiego poziomu publicystycznego i literackiego oraz wygórowanej ceny, co czyniło go tygodnikiem elitarnym. Koniec opowieści na dziś, miłego świętowania narodowego czytania. Do zobaczenia wkrótce!